zobaczcie, jak ją wyglądam. Jeszcze dwa dni temu pokazywałam wam, jaka jest piękna wiosna. A słuchajcie, ledwo wam się pochwaliłam wiosennymi kwiatkami i piękną pogodą. Tak przyszła do nas wczoraj zima, bo padał śnieg. A tak wiecie, troszeczkę. Padał śnieg z deszczem. No, się taki listopad, wiecie, zrobił. A ja nie lubię listopada. No, jeśli chodzi o pogodę, to listopada nie lubię. A w sumie luty przypomina mi zawsze listopad. Więc mamy taką listopadową pogodę. Dzisiaj leje, leje, leje. Założyłam sobie nawet kurczę. Nie wiem, kiedy ostatnio miałam ten płaszcz na sobie. A to jest ten taki długi płaszcz. Taki no. Uciup. O, Krzysiek już na mnie czeka na przystanku, bo był w urzędzie. I się tu spotkamy, bo idziemy po dzieciaki do szkoły. Proszę, jak ja wyglądam. Dobra, pa. Zobaczcie, jaki nam tu budynek powstaje już od dłuższego czasu. A zobaczcie tam. To jest duży kontener na śmieci. A ten budynek to będzie budynek HMRC. Rządowy budynek. A ja szłam do godziny 4, poszłam spać, obudziłam się o 6, bo musiałam wstać o 6 i jadę do Killingworth i tak wiecie, na pół jestem zrobiona, na pół nie. Jeszcze dobiegałam do autobusu, biegłam na autobus, ale jeszcze tak pół minuty na niego poczekałam, jak nie nawet minutę, no, ale jestem trochę spóźniona, to znaczy nie będę spóźniona na kiermasz, ale będę później niż inni wystawcy. W sensie kiermasz się zaczyna od 9, ale od 8 się wszyscy już tam pomału zbierają, a ja będę tak w pół do morza. Zależy, jak autobus szybko będzie jechał. Gardło mnie boli. Znaczy boli. Jak byłam z tego autobusu, to później kaszlałam przez całą drogę. Jak teraz jechałam do Newcastle. No wiem. No i dotarłam na miejsce, byłam troszeczkę spóźniona, ale niewiele. Już ładniej wyglądało. To jest kolekcja, którą szyłam do 4 w nocy, bo sobie uzdrałam, że uszyję. No wiecie, walentynki, nie? Za niedługo. A tutaj po staremu tak jakby, nie? W sumie to niewiele się u mnie zmienia. No nie, no dobra, zmienia się, coś tam zmienia. No to jest przykład na to, że się zmienia. Szoperka, fartuszek bez kieszonki, scrunchies, woreczek i podusia. Wiecie co, trzymam tak wysoko ręce, bo chciałam wam wszystko pokazać, ale się po prostu nie da. Więc zacznę od tego, co jest najciekawsze. Jest tutaj mieszanka sałat, jest tu rukola, szpinak i roszponka, do tego jest mandarynka, do tego usmażyłam jakieś wegańskie te, nie kurczaczki, w sensie kawałeczki i do tego polałam balsamico i taka oto sałatka. Tutaj mam takie sobie o do poskubania, oliwki, pomidorki, karczoch i bajgle stostowane. Tutaj jest pieczarkowa zupka. Ona jest gotowa z firmy Covent Garden. No i tu już czeka na mnie kawusia. No i w sumie to jest takie śniadanie, obiad, taki naprawdę lunch. No i mamy nasze fancy domowe pancake'i z okazji Pancake Day. Parę dni temu mieliśmy tłusty czwartek, zjedliśmy sobie po parę ponczusi, a dzisiaj zrobiliśmy pancake'i. Jeszcze nie otwarte. No, ale robię wam aktualizację.
Te akurat, no otwarły się, ale one były w miarę otwarte, ale zobaczcie jaka petarda tutaj. Przecież to tylko parę dni, co? W zeszłym tygodniu chyba im pokazywałam, Krzysiek, nie? Nie byłeś wtedy. No, ale one już wszystkie się tak pięknie rozwijają. Godzina 11. Teraz noc, właściwie już noc. Krzysiek ogląda Wiedźmina, a ja tu takie cuda w kuchni tworzę. Wiecie co, wrzuciłam tu wszystko, co mi weszło pod rękę. To znaczy jakieś tam niekurczaki, jakieś tam nuggetsy, papryka czerwona, tu widzę groszek, pak choi, suszone pomidory, takie nie w zalewie, tylko takie suszone, naprawdę suszone pomidory, pieczarki. Co my tu jeszcze mamy? Chyba to wszystko i to wylądowało na patelni, natomiast później posypałam tylko tym granatem, jak już nałożyłam na talerz, to po prostu posypałam granatem tą sałatkę czy coś, nie wiem co to jest, sałatka, danie, no danie, no, sałatka też jest daniem, wiem, no, także idę se zjeść, a co? Hej ho, do lasu wejść się szło. Wyciągnęli mnie z domu, trzeba spalić te wszystkie piękne posiłki, jakimi ostatnio się raczyłam. A przy okazji idziemy oddać choinkę lasowi, bo urozmaicimy ściółkę. No, choinkę jakiś czas temu już rozebraliśmy, w tym roku nam jej nie wywiało, więc trzeba się jej pozbyć. No więc Krzysiek ją porąbał i po prostu, tak jak mówię, urozmaicimy ściółkę w lesie. Dużo błota dzisiaj. Przed chwilą szliśmy po bardziej podmokłym terenie. Choinki się już pozbyliśmy. To jest taki, o, taki mały lasek jest. Ogólnie mamy dzisiaj jakieś 15 stopni na liczniku. I tu po prostu za mamą. O i tak mamy. Ładnie nawet. Nawet. O, o, patrzcie w co wlazłam. Ja takie adidaski sobie założyłam. Nie mówię jakie buty Tymon założył. Tymon idzie w trampkach, zwykłych trampkach, w tych Spidermanach. No co? Mokradła były. A tu mamy taki teren, słoneczko świeci. Tu mamy taki zagajnik. Za nami idzie pani z pieskiem. Mam trochę basen w butach, bo to jest naprawdę bardzo dużo błota. Ale powiem wam, że ten basen już trochę wysychł. A wszyscy jesteśmy obłoceni. No. Coś tu ryło. Tak, tutaj na pewno. A tu mamy takie okoliczności. Tam znowu panowie z pieskami i pani. I pieski się tam przywitały. Nie wiem, czy ich tam widać. Dobra. No i tu już mamy zupełnie inaczej. Znowu wygląda ten lasek. I znowu ja. Będę wam tak robić. Kurczę, ale fail. Wyobraźcie sobie, że przebiegały sobie zupełnie koło nas, przebiegały sobie sarenki. No. Ja załączyłam aparat szybko i ja je tam uchwyciłam, tylko nie kliknęłam nagrywania. No. A naprawdę, tak, a jeszcze tak pięknie później w słońcu, one tak znikały między tymi drzewami, po prostu zniknęły, pobiegły w głąb w tych promieniach słońca. Teraz idziemy tak, pod drzewami. Uuu! I teraz nad drzewem. Znowu pod drzewem. O! I znowu przeszkody. Okej. I kolejna przeszkoda. A tutaj mamy taki ładny, fajny lasek, taką alejkę. Latem tutaj bardzo ładnie jest. Jest bardzo zielono. Jest tak zielono. Te drzewa tworzą alejkę, ale jest przy tym bardzo dziko.
No i kiedy zobaczycie jakieś świece, to wpisajcie w komentarzach. Nie zobaczą Ami, bo ja nagrywania wtedy nie załączyłam, wiesz? Tak, ale mogę znaleźć. Żyjesz? Uch. Czekajcie. Coś tam stoi. Coś tam stoi. Co? Co to jest? Tak. Stoi, czy to tak? No właśnie nie wiem. Zaraz okażę. No i to jest to, co widzieliśmy. To jest to, co widzieliśmy. Z daleka to wyglądało jak jakaś kaczka albo kura. Tam jest gniazdo. Nie krzycz, jesteś w lesie. Tymon w lesie się nie krzyczy. Jest gniazdo. Tak, dobrze Tymon wypatrzył. Gdyby jeszcze przy tym zachował ciszę, to by było dobrze. A tam widać prześwit i tam będzie jeziorko. Obejdziemy to jeziorko i Wam o czymś opowiem w tamtym miejscu. Jeśli będziemy oczywiście tamtędy szli, chcemy tamtędy iść, ale no oczywiście okaże się, czy się będzie dało i czy na przykład nas nie poniesie gdzie indziej. Poślizgnęłam się, a wy? Ami. O, coś tu. No. Zaraz, tu jest łódka. Na tej łódce? Łódka jak w Minecraftie. Także, jak mówiłam, jeziorko jest. Teraz pójdziemy tam. Odsłoń ścieżkę. O, i tam mamy ścieżkę. Teraz będziemy szli wzdłuż niej. I na samym końcu, tam gdzie widzimy to światełko, skręcimy w lewo. A jak tutaj byliśmy, tutaj tędy szłam raz. Krzysiek szedł chyba z dwa razy. Raz z kolegą, jak mnie nie było w Anglii, a kiedyś szliśmy tu po prostu razem. Jeszcze Tymon był w wózku. Ej, wtedy jeszcze Tymon był w wózku, nie? Wyobrażacie to sobie? No i tędy sobie szliśmy. Tylko, że ja wtedy nie miałam jeszcze vloga. Wtedy dopiero tak chyba mi kiełkowało, bo ja wtedy dużo już nagrywałam na social media, ja jeszcze w Polsce dużo nagrywałam, bo ja, wiecie, gdzieś tam z Sandrą organizowaliśmy zbiórki charytatywne, więc nagrywałam coś na ten temat, albo na przykład rekomendowałam jakieś, nie wiem, oczywiście wszystko za darmo rekomendowałam, po prostu, jak nie wiem, tam w jakąś... Gdzie mam wiewiórkę przed sobą? Gdzie? Dobra, to zaraz pokażę. Ale dokończę. Jak na przykład gdzieś, no nie wiem, miałam jakieś takie relacje coachingowe, czy jakieś takie wspierające, no to polecałam pewne osoby, też nagrywałam o nich filmy. No i ja wtedy miałam ekobloga na Instagramie i na Facebooku. Poczekaj, Tymonku. No i ja prowadziłam sobie ekobloga na Instagramie i na Facebooku, więc no z tą kamerą trochę obycia już wtedy miałam. No i wiecie, no i gdzieś tam podłapałam, że ludzie kręcą vlogi, gdzieś tam właśnie znalazłam... Ej, tu się da przejść, Krzysiek? Zobaczcie. No i szukałam wtedy vlogów, oglądałam vlogi na YouTubie. Gdzieś tutaj w okolicy trafiłam na Little Max Family wtedy i właśnie wtedy kiełkowało we mnie chęć założenia swojego vloga. No. A dużo rzeczy się ciekawych działo, kiedy nie robiłam vloga, nie Krzysiek? Drzewo zielone z muchy. Tak, widać. No. Także tak Wam chciałam opowiedzieć.
trochę na ten temat. Trochę taka pomieszana historia, bo raz o tym, raz o tym, ale w sumie czemu nie. Nie, po prostu chodziło mi o to, że tutaj byliśmy, mieliśmy wtedy bardzo fajną wycieczkę z przygodami. Właśnie jedną przygodę chcę wam zaraz opowiedzieć, no i no, teraz sobie tak myślę, można było robić vloga wtedy już. No, a tam mamy jakąś mieścinkę malutką, jakieś miasteczko. Nie wiem, które to dokładnie, bo jest ich tu trochę naokoło. Tak, dzieci w lesie, ale o Minecrafcie muszą dyskutować. No cóż, wytwór cywilizacji. O, to się tak spaceruje u nas w UK. Nigdy nie wiesz, czy to jest prywatne, czy to nieprywatne, czy publiczne, czy jakie. Myślisz, że gdzieś nie możesz wejść, zaraz se ktoś koniem jedzie, albo odwrotnie. No i dobra, teraz mogę wam opowiedzieć historię. Tam jest jezioro. Stamtąd przyszliśmy z wózkiem, tutaj przeskakiwaliśmy wózkiem kiedyś, bo dzisiaj tak trochę naokoło sobie przyszliśmy. I wyobraźcie sobie, że sobie tu, tędy idziemy, idziemy. Słuchajcie, ja dalej nie wiem, czy jesteśmy na terenie prywatnym, czy nie. I idziemy, idziemy i patrzymy, a tam stado. Całe stado krów, tych dużych, tych mięsnych. Słuchajcie. I one były tam daleko jeszcze wtedy. Więc tędy, tak jak teraz widzimy, jeszcze szliśmy, ale one się w międzyczasie, zobaczcie, przesuwały stamtąd tu. O, zobaczcie, przerwa na koniki. Mamy tam koniki. I zaraz wam doopowiem tą historię. No i słuchajcie, i byliśmy już tutaj, czyli tak kawałek przeszliśmy od tamtąd. O, zaś by się zabiła. I te krowy nagle znalazły się tutaj, przy tych drzewkach. To były przekrowy. No nie były normalne krowy, to były jakieś krowy po prostu cyborgo-mutanty. I one się tak dziwnie na nas patrzyły, patrzyły, patrzyły. I co tu teraz zrobić? No dobra, przeszliśmy tu kawałek dalej. Ale tamtych krów było tylko coraz więcej. To nie było, to nie były tylko panie krowy, ale też panowie krowy. I tak, Krzysiek stwierdził, że on pójdzie tam zobaczyć, tam na koniec. Czy się tam da przejść, no rozezna się w sytuacji. A ja z Amadeuszem i z Tymonem w wózku czekaliśmy tutaj. Słuchajcie, chyba 20 minut Krzyśka nie było. Jego telefon miałam ja w kieszeni czy gdzieś. No i właśnie, otóż to. I Krzysiek wcześniej, zanim tam poszedł obadać teren, mówi, jak będę, jak? Jak będę uciekać, to się chować. No i nie ma chłopa, nie ma chłopa. Ani do niego nie zadzwonię, ani nic. Naprawdę już się martwiłam, sobie go wyobrażałam, jak on na rogu tego byka tam, wiecie, nadziany tyłkiem. No, naprawdę, wtedy byłam ostro wystraszona, bo to jest tak, tutaj Krzyśka nie ma, nie daje znaku życia. Już naprawdę minęło wtedy, nie wiem, paręnaście, 20 minut. Tutaj te krowy, one z jednej strony się przesuwały na drugą. Nie wiesz, co im do głowy wpadnie, co nie. I zobaczcie. One tu mają naprawdę ładny teren, żeby sobie chodzić. Ale później inni gadali, że właśnie te krowy nie ma co się ich bać. A ten, ale... No psy mogą zaatakować, na przykład psa mogą zaatakować te krowy, bo się ale, mogą poczuć zagrożone. Ale strasznie wyglądały. Wyglądały strasznie. Jakieś te krowy. No. No i one tam stały, nie? Na tamtej ścieżce, tak stricte na ścieżce, że nawet nie dało się ich obejść. Ale jak my to przeszliśmy? One w pewnym momencie sobie tam gdzieś przeszły, no nie? Tam. Przeszły i my wtedy cyk, 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 cyk. I my wtedy cyk, 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 cyk. Normalnie w takim strachu to ja... wtedy dawno nie byłam. Ujmijmy to tak. Po prostu... No, no i to w sumie koniec historii. Przeszliśmy szczęśliwie.
Później doszliśmy do głównej drogi, sobie wróciliśmy do domu, ale no przygoda była. To było w ogóle lato. Ja pamiętam, ja wtedy chyba miałam sukienkę jeszcze na sobie, tą niebieską, taką leciutką. No. No fajnie było. Jest co wspominać. Krzyk pokazuje, że tutaj pełno tych krów było. A to jeszcze wiesz, nie była taka jesień, tylko jakoś było ten. To była pełnia lata. To była pełnia lata, Krzysiek był upał wtedy. Jest Janusz na spacerze. Fajne masz te epy w ręce. Z Biedronki? Nie, z Azdy. Dostałam kwiatuszka. Dziękuję. Z drugiego. O, drugiego dostałam kwiatuszka. To jest Daisy. Tak, to jest Daisy. Jest to tu. A i znowu mamy koniki. Nie, to nie są chyba chociaż. O, idzie już, jeden się zainteresował nami. One są zawsze zainteresowane ludźmi. Co? Czekam. Patrz, jak patrzy na nas Tymon. Widzisz go tu? O, idzie. A Krzysiek z nimi rozmawia. Mówi, yeah! Ty rozmawiasz z konikami? No, już się tam ciśnie, no przecież. On zawsze. I następny. Ej, Tymon, mokro tam jest! Tymek! Tylko nie dotykaj go! Faktycznie one są malutkie, faktycznie to są kucyki. Z daleka wyglądały na większe. No tak, musi go pogłaskać. Krzysiek zawsze musi. Mają nosy. No to mamy to szarżują. Bo one mają ciśnienie na szkło. Jakie śliczne jesteście. Tymon. Zobacz, idzie drugi. O, największy chyba. Tam idzie największy. Tamten już jest duży, co przyszedł. Ale są piękne. A włosy mają cudowne. Ten ma jaką on ma welę. Jaką ma fryzurę. Patrz, ej, bo Tymonek. Ja Tymon to już się z nimi całuje. Krzysiek. To ta chyba mnie lubi. A. Tymon, chodź tu do mnie, chodź. Krzysiek patrz, on się w ogóle ich nie boi. Ale zobaczcie. Ja tam zejdę. Nie zejdziesz. No syf totalny. Ja tam zejdę. To. No. Zobaczcie, to jest tor wyścigowy dla psów. I tu się odbywają czynnie zawody. Nie byliśmy nigdy. A ty widziałeś kiedyś tutaj psy na tym torze stąd może albo coś? Nie, tak widziałem, to nie widziałem. Mhm. Tak, żeby coś było. Ale się odbywają, nie? Eventy, no. A my to jest to dla psów. O, ale tam widzę ludzi. No. Tam są ludzie, no? O, czekaj, nie mogę złapać ostrości. Może jest coś dzisiaj niedziela? Może? Dobra, idziemy dalej. No, ale faktycznie coś tu dzisiaj jest, bo no, są pieski tutaj samej rasy wszystkie. Wysiadałem z samochodów. No i już jesteśmy w naszej wsi. Tak naprawdę przeszliśmy sobie naokoło lasami naszą wieś i już jesteśmy przy głównej ulicy. A coś wam jeszcze pokazać chcę.
jak Krzysiek w pierwszy dzień wylądował. Tak, wylądował i przyjechał tutaj, bo on tutaj niedaleko mieszkał na początku. To mi przesłał zdjęcie okolicy i tak dalej. I przysłał mi między innymi zdjęcie właśnie tych kamieni. I jak ja zobaczyłam te kamienie, to od razu sobie pomyślałam, że chciałabym na nie usiąść. Chciałabym tu być. I pierwsze co zrobione, przyjechaliśmy, poszliśmy na spacer. Mówię, zaprowadź mnie na te kamienie, pamiętasz? No. One, a Krzysiek jeszcze tak pięknie ujął te kamienie, tak na zdjęciu. Bardzo mi się spodobały. A tak naprawdę to tu mamy główną ulicę. I remont robią. Idziesz? Tutaj, tani! Drugi blok znaleziony! Mam na żartówce.